Witajcie, witajcie, ja się urodziłem na Powiślu Maciejowickim i chciałbym wam taką śmieszną, niezwykłą opowieść, właśnie nie wiem, czy tylko z Powiśla ona jest, ale na Powiślu była bardzo powszechnie znana, a dotyczy właśnie ludowych muzykantów. Nie wiem, czy zwracacie uwagę, że ludowi muzykanci jak grają, to tak sobie to mogą, tak sobie robią, nie? A wiecie dlaczego, skąd to się wzięło? No właśnie. To jest taka, u nas na Powiślu była taka opowieść, że jak się urodził Jezus Chrystus, no to oczywiście do tej stajenki, tego miejsca, gdzie się narodził, jak to się mówi, pobierzeli też i muzykanci ludowi. No i żeby tak tego Jezusa przywitać i tak, żeby mu przygrać jakoś ciekawie. A wiecie, jak to ludowi muzykanci, jeden był z jednej wsi, drugi był z drugiej wsi, jeden trzeci był z trzeciej wsi. No oczywiście każdy na różnym instrumencie. Jak tam przyszli, no to co robili? No nie zgrywali się. I podobno też nieźle fałszowali. A że był muzykalny wół w tej stajence, bo te stajence też były zwierzęta, no to ten właśnie muzykalny wół, któremu przeszkadzało, że ci muzykanci fałszują, narobił im na nogę, no po prostu wiecie, to, oni tak próbują do tej pory, no już prawie 2000 lat, zrzucić tą zawartość, co im wół narobił z tej nogi. No taka u nas śmieszna opowieść jest na Powiślu Maciejowickim, dlaczego muzykanci ludowi tak sobie nogami robią. Oczywiście wiadomo, my wiemy, że nabijają sobie rytmie, ale taka śmieszna opowieść z Powiśla Maciejowickiego, nie wiem, czy tylko z Powiśla ona była znana, ale na Powiślu była bardzo rozpowszechniona. Takim jednym z głosicieli tych opowieści, bardzo często o niej opowiadał, to był młynarz Józef Flak. Jak była jakaś impreza, to się pytał muzykantów, czy muzykanci wiedzą, skąd pochodzi ten obyczaj właśnie ruszania nogą przez ludowych muzykantów. Pozdrawiam.